Ten, co miał długą drogę, schudł, na krótki, długi utył. Trzeci to widząc, myśli sobie, uch, a może by tak na skróty wykonał swój słynny skok przez płot. I co? I ma zgryzoty. Tak za głupie sny nas karze dobry Bóg, spełniając je co do joty. A wiesz, a puenta całej piosenki, wiesz jak będzie? Graj, graj, graj. A wiesz jaka będzie puenta piosenki? Chciałeś na skróty przez byt i życie? Masz skrót. Byt w życi, życie w odbycie. I znowu te bierze. Tak zwani obrońcy ludu coraz to podnoszą larum, że moje piosenki obrażają chłopów. Jeżeli obrażają, to obrażają chłopów z Marszałkowskiej. Nasz lud ma poczucie humoru, nie bójcie się, panowie krytycy. Nasz lud potrafi się śmiać nawet w najbardziej tragicznych sytuacjach. Pamiętacie może taki tragiczny wypadek, gdy przysypało górnika Alojzego Piątka w kopalni. Odkopano go dopiero po tygodniu. Lud śląski od razu napisał piosenkę. Piosenkę na melodię też ludową, chociaż peruwiańską, a brzmiała ona tak. Alojzy Piątek wśród zwalonych skoł nic nie pił, nic nie jodł i nos poł, furt społ. Alojzy Piątku powiedz mi, dlaczegoś zjodł łopaty sztyl, ganz nowy sztyl, ganz sztyl, ganz sztyl. A sam Alojzy Piątek, jak go odkopali, to pierwsze jego pytanie było, czy górnik Zabrze wygrał. Gdy bohater jednej z moich piosenek narzekał, że to wszystko bez te nawozy sztuczne, to ale się wszyscy śmieli, ale uciechy było w narodzie, jaki ten chłop głupi. A co się okazało? Okazało się, że chłop wcale nie taki głupi i teraz wszyscy się nagle obudzili z ręką w nocniku i okazuje się, że te nawozy to wcale nie takie cacy, cacy. Ba, nagle wszyscy zrobili się ekologami, nic tylko ekologia i wszyscy śpiewają o tej ekologii, deklamują o tej ekologii do tego stopnia, że nawet mnie zarazili tym. No bo właściwie kto zaorał morza? Chyba ktoś, no bo nie ja. Kto zaorał, ten zaorał temu sława, mir i dzięki, a to pędźcie w sieci, co podleci, a resztę ropą, gdy zacwane brzuszki w górę. Kto tu panem? Rybeńki. Zaorane morza. Komuś order. Mnie tu nie ma. Zaorajcie, oswajajcie. Kto wylewał, ten wypije. Mniejsza o mnie. Ja przeżyję. A po mnie? Z morza wyszliśmy, do morza wracamy, bełtem, liszajem, wracamy ściekami, pracą rąk naszych zginie bezpotomnie. Taki majestat, a taki bezbronny. Taki majestat, a taki bezbronny. I tylko ochwacone koniki morskie zwozić będą ludzkość w zalewie własnej do zbiorowych mogił.
Darebne są oczekiwania, Józieńku, już nie ujrzymy cię. Prosiłeś o budź mnie, tatusiu, na siódmą praca czeka mnie. Wstałeś z łoża zamyślony, nie wiesz, gdzie twe miejsce jest. Był pechowy dla cię, synu, dzień lipcowy, wtorek jest. Wyrwanej z gniazda jako orle przez prąd i ratunek ci nie w czas. Jesteś teraz w ojca mocy, który zbudzi w każdy czas. I tak dalej, ułożył i w żelazie wytłoczył strapiony ojciec. Tak się kończy to epitafium. Gdy byłem jeszcze klerykiem seminarium duchownego w Poznaniu, mój rektor, ksiądz Aleksy Wietrzykowski, cudowny człowiek i cudowny dziwak, dawał mi kiedyś zwolnienie na imieniny do wujka. I spytał mnie, co już ja będę wujkowi życzył. Powiedziałem, no co, no zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie, Kaziu, powiedział mi ksiądz rektor. Życz wujkowi to, co prawdziwy, wierzący chrześcijanin powinien życzyć drugiemu. Podejdź do wujka i powiedz, wujku, w dniu imienin życzę ci dobrej śmierci. Przyznam się wam, że byłem trochę tym zszokowany, a przecież gdy minęło ileś lat, pokochałem spacery po cmentarzach, pokochałem nagrobki, zbieram epitafia. Jedno, proszę państwa, wam przed chwilą śpiewałem. To epitafium i ten grób ma zresztą historię. Lat temu, oj, chyba będzie ze 30, przyprowadziłem tutaj świętej pamięci Edka Stachurę, zmarłego, cudownego poetę. Zapaliliśmy świeczki. No co będę kłamał? Wylaliśmy 50 gram alkoholu Józiowi Z. Sami też nie pogardziliśmy. Po czym ja z gitarą śpiewałem Józefowi Z, elektrokowi Monterowi, tę właśnie balladę, a Edek Stachura stał obok i płakał. Gwiazdy tamtych lat. Kojarzy mi się to z teorią ewolucji gwiazd Eddingtona. Według tej teorii na początku obłok gazowy, który potem koncentruje się, ścieśnia się, aż zaczyna się palić, przechodzi stadium chwiejności, spręża się, walczy, aż w końcu to wszystko stabilizuje się, gwiazda wchodzi na tak zwany ciąg główny i świeci długo jasnym, równym światłem, tak jak właśnie w tej chwili nasze Słońce. Ale zasoby paliwa wypalają się i gwiazda schodzi z ciągu głównego, a potem już dzieją się z nią różne rzeczy. Może zostać białym karłem, czerwonym karłem, gwiazdą neutronową, nie daj Boże, czarną dziurą, a bywa również, że może nawet wybuchnąć jaskrawo jako gwiazda supernowa, ale to musi być gwiazda o takiej masie, na którą mnie nie stać.